Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, jest naszym gościem po raz drugi. Jeszcze raz witam. Panie ministrze, to rozmawiamy o nagrodach cały czas. Te nagrody, porównywaliśmy nagrody w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów Platformy. Lata 2008-2015, 34 tysiące złotych przyznane w formie nagród. W tym samym resorcie w roku ubiegłym za czasów Zbigniewa Ziobry 194 tysiące złotych w ciągu jednego roku. Nie wiem, panie redaktorze, jaka kwota była przyznana, natomiast tu rzecz dotyczy zupełnie czegoś innego, a mianowicie nie kwestii wielkości tych nagród, tylko kwestii zupełnie innej, czyli kwestii, na której, czy narracji, którą narzuciła Platforma Obywatelska, prowadząc kampanię, jak to oni nazwali, kampanię wstydu, czy czegoś takiego, bo już nie pamiętam dokładnie tej nazwy, dlatego, że Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, od 2 miesięcy jeździ na spotkania, spotyka się z dziennikarzami także i mówi, że za czasów Platformy Obywatelskiej nie było, panie redaktorze, żadnych nagród. Ja nawet przygotowałem się do tego spotkania, dzisiaj jedno zdanie panu zacytuję. To jest cytat z Grzegorza Schetyny, szanowni państwo. Za naszych rządów przez 8 lat nie było takich nagród. W ogóle nie było nagród. W pierwszym rządzie Tuska, w pierwszym budżecie zlikwidowaliśmy wszystkie nagrody. Cały budżet nagród został przekazany dla urzędników. Nie ministrów, nie wiceministrów. Kto to mówił? Grzegorz Schetyna. Kłamał. I to jest wielki problem, panie redaktorze, dziennikarzy. Dlaczego? Dlatego, że wydaje się, że w momencie, kiedy lider opozycji okłamuje społeczeństwo, mówi, nie było żadnych nagród dla wiceministrów, to wie pan, w normalnie funkcjonującej demokracji, normalnie funkcjonującym państwie, gdzie czwarta władza jest bardzo silną władzą, tego polityka już by w polityce nie było dzień później. Panie ministrze, ale naprawdę porównuje pan, patrzymy na resort sprawiedliwości choćby, 72 tysiące dla ministra Ziobry z kwotą 1400 zł, którą bodaj 10 lat temu otrzymał w formie nagrody ówczesny minister Świąkalski. No ja bym się takim porównaniem jednak nie chwalił. No dobrze, ale pan właśnie stosuje tego rodzaju... Ja rozumiem, być może Grzegorz Schetyna minął się z prawdą, może nie wiem, zapomniał, ale może ja to użył mówię, tego celu, ale skala tego jest... Ale ja to mówiłem, jest... przecież ja odkrywałem, bo zarządziłem kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości w tym obszarze i nagle się okazało, że to, co mówi Grzegorz Schetyna i mówił zresztą 2 dni temu, że to nie polega na prawdzie. Ja mówię jeszcze raz, my dzisiaj zwrócimy te nagrody. Rozumie pan, pytanie jest, czy jeden z marszałków Senatu z Platformy Obywatelskiej, który jak się okazuje, to jest informacja medialna, miał wziąć w ciągu kilku lat 600 tysięcy złotych, czyli prawie połowę tego, co wziął cały polski rząd tych nagród, czy zwróci również? Czy Grzegorz Schetyna też zwróci nagrody, który brał kiedyś, czy nie? No, to jest pytanie. To przekonamy się. Natomiast jeden z ministrów cytowany przez Dziennik Rzeczpospolita mówi dziś, że on właściwie wydał pieniądze z tej nagrody i nie ma za co ich zwrócić, musiałby chyba wziąć kredyt. No to jest trochę komedia. Jeżeli jest potrzeba, żeby wziąć kredyt, no to trzeba wziąć kredyt. No, a czy nasi słuchacze nie biorą kredytów? Biorą. No właśnie tu chodzi o to, żeby być blisko ludzi. Panie redaktorze, trzeba się czasami uderzyć w pierś i powiedzieć tak, my chcemy być blisko ludzi, a ludzie też mają problemy różnego rodzaju. Jeżeli polityk ma problemy, niech poczuje również to, co dotyczy społeczeństwa. Jeżeli trzeba wziąć kredyt, to trzeba. No. Panie ministrze, czy jak trzeba, posłowie to trzeba. PiS, w tym pan, jesteście zadowoleni, że prezes Kaczyński w ramach, czy przy okazji pokuty za te nagrody zapowiedział również 20% obniżki pensji parlamentarzystów? Myślę, że to jest bardzo dobry ruch. Tak. Panie redaktorze. Trzeba zwrócić do... Tak. A właściwie czemu do Caritasu, a nie do Skarbu Państwa? No, taka decyzja jest. Caritas jest największą organizacją, która pomaga w różnych obszarach. A do Skarbu Państwa nie za bardzo chyba. Tak mi się wydaje. No, pamiętam, nie znam aż tak rzeczniczka dokładnie... rządu dziś mówiła w jakiejś rozmowie, że trzeba nacisnąć przycisk zwróć przelew. Prawdopodobnie nie ma możliwości zwrotu do budżetu państwa. Tak mi się wydaje. No ale to musiałbym dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że z formalno-prawnego punktu widzenia jest to niemożliwe. Natomiast Caritas, taki cel został wskazany, taka organizacja została wskazana, Caritas prowadzi w różnych obszarach działalność charytatywną. Więc... Tak czy inaczej, do mediów przeciekają pomruki, że prezes Kaczyński korzystający z partyjnych pieniędzy jest wożony, korzysta z ochrony, karmiony, nie ma pojęcia o życiu, decyduje
dziś o życiu z kolei ludzi, którzy nie ponoszą, i to jest akurat prawda, winy za gorszące być może premie dla ministrów. Panie redaktorze, no trudno nie chronić osoby, która ma tak ogromny wpływ na politykę polską. Pomijmy tę kwestię. Chodzi generalnie o przyjęcie tego zapisu w samym PiS-ie również. Jeszcze raz mówię, prezes Jarosław Kaczyński dał pomysł, który mam nadzieję zakończy temat nagród. Jeszcze raz mówię, zwrócimy te nagrody. Zobaczymy, czy nasi poprzednicy zwrócą. Na przykład ci, którzy dzisiaj tak jeżdżą z tym konwojem za pieniądze, no właśnie czekamy, żeby odpowiedzieli nam za czyje pieniądze. Natomiast nic się nie stanie, jeżeli obniżymy sobie także wynagrodzenia. Społeczeństwo, jak pan wie, z sondaży dobrze odbiera ten ruch. My tego nie robimy Panie pod ministrze, sondażem. Gdzie jest granica populizmu w tej sprawie? Pod sondażem. Jaka jest wina posłów, ale proszę siebie, że ministrowie też zapytać, dostali nagrody? Panie redaktorze, ale proszę siebie też zapytać, jako przedstawiciela środowiska dziennikarskiego. Kiedy daliśmy propozycję jakiś czas temu, żeby podwyższyć i uregulować kwestię wynagrodzeń w polskim parlamencie, to wówczas no, byliśmy atakowani to bardzo mocno, że chcemy sobie dodawać pieniędzy. Kiedy mówimy, że obcinać, no to państwo mówicie, wczoraj, przepraszam, pan, nie w tej chwili, ale wczoraj słyszałem dyskusję dziennikarzy, że tak naprawdę to trzeba podwyższyć te wynagrodzenia. No to, przepraszam, no też państwo musicie się zdecydować. Panie ministrze, no są różnice zdań. Ale państwo kształtujecie opinię publiczną. No ale są dziennikarze, czemu pan wymaga, żeby mówili jednym głosem? Jedni uważają tak, inni inaczej. No ja uważam, że gdyby zapytać ludzi o zdanie i wsłuchać się prawdziwie w głos suwerena, to by okazało się, że posłowie, parlamentarzyści powinni zarabiać średnią krajową na przykład, bo czemu mieliby zarabiać więcej? No pytam, gdzie jest granica populizmu w takim razie? Obniżenie o 20% nie jest populizmem w moim przekonaniu, a zwłaszcza dotyczy to samorządów, panie redaktorze. No właśnie, a dlaczego prezydenci, burmistrzowie, wójtowie mieliby zarabiać mniej za to, że nie? Przy okazji takiej, że ministrowie dostali, oberwali za i rząd a oberwał pan, za nagrody. A panie redaktorze, jaki budżet nadzoruje w Ministerstwie Sprawiedliwości? Ja panu powiem, 15 miliardów złotych. To jest chyba 7 razy więcej niż budżet marszałka województwa śląskiego, albo 8 razy. Wie pan, ile ludzi mam? Pod sobą 40 tysięcy. Ja nie mówię, żeby narzekać, tylko na to za skalę odpowiedzialności, jaka jest. I teraz, jeżeli w samorządzie są osoby, które zarabiają znacznie więcej, o czym pan doskonale wie, niż wiceministrowie czy ministrowie, znacznie więcej, zasiadają w radach nadzorczych, to dlaczego nie? Dlaczego, przepraszam, ten pomysł Jarosława Kaczyńskiego mamy oceniać negatywnie? Bardzo dobrze, róbmy to, wsłuchujmy się w głos ludzi i starajmy się równo traktować wszystkich. A jak już słyszę czasami, z pana już dzisiaj tego nie usłyszałem, ale z ust wielu polityków to słyszę, że samorządowiec to nie jest polityk. A kto to jest? A kto to jest? No. Panie ministrze, tak zastanawiam się tylko, jak wy się w to wszystko wpakowaliście, bo przed historią z sondażami, historią z nagrodami właściwie trudno było wskazać coś, co zagroziłoby wam w sondażach, aż sami postanowiliście sobie popsuć. No nie, wie pan, sondaże mają to do siebie, że raz jest większe poparcie, innym razem mniejsze, innym razem niższe poparcie. No ostatnio macie głównie niższe właśnie, to jest... Tylko to jest prawda to... jest taka też, że jesteśmy atakowani bardzo mocno i to z różnych, wie pan, kierunków. Wcale tego nie ukrywam, przecież ja jestem na tej pierwszej linii, kiedy reformujemy wymiar sprawiedliwości i to jest dobre, ma być dobre dla ludzi, ma służyć ludziom, ale to jest gehenna w dyskusji z opozycją. Opozycja jest szczególnie, naprawdę, jest wyjątkowo agresywna. Wyjątkowo. Panie ministrze, ale chwały nie przynoszą wam również takie trzaski, pęknięcia, jak chociażby w weto prezydenta Dudy do ustawy degradacyjnej, prawda? Czy pan też uważa, że Andrzej Duda nie będzie kandydatem prawicy w najbliższych, no, tych wyborach następnych prezydenckich, czyli w 2019 roku? A uważa pan, że ktoś mówił, że nie będzie? Marek Suski, poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, zapowiedział, że prezydent Duda po tym wecie jego głosu już nie dostanie. Ja myślę, że poseł Suski sam by tego nie wymyślił, z całym szacunkiem oczywiście dla niego. Panie redaktorze, pan prezydent zdecydował się użyć pewnego rodzaju instrumentarium, które przysługuje prezydentowi naszego kraju. Zdecydował się zawetować ustawę, miał do tego prawo. Nie jestem zadowolony z tego, bo uważam, że powinien podpisać tę ustawę, ale pan prezydent ma przecież prawo do tego. Zdecydował się, argumentację dosyć szeroką przedstawił i tyle. Wybory prezydenckie będą za jakiś czas.
czas i dzisiaj no, jakby tutaj ja rozumiem jakby też kierunek pańskiego pytania, natomiast nie mnie decydować o tym, kto będzie kandydatem. Pańskie poparcie prezydent Duda wciąż posiada, czy oczywiście, że posiada, no, jak najbardziej posiada. Jesteśmy ludźmi, którzy wywodzą się z tego samego obozu prawicy. Wydaje mi się, że Polska zmienia się, idzie w dobrym kierunku w wielu obszarach. Mówię, jeżeli gdzieś mamy potknięcia, jak pan widzi, potrafimy się w piersi uderzyć i nagrody na przykład zwrócić. I jeszcze całą resztę sektora administracji zmusić do podobnego, do podobnej skromności. Nie sektor administracji, tylko mówię o samorządzie. No tak, tak, szeroko pojmowanego. Panie ministrze, jaki jest efekt marcowych rozmów ze stroną niemiecką w sprawie polskich dzieci w Niemczech? No jest duży krok, można powiedzieć. Jest jeden problem, że w Niemczech zmienił się rząd, zmienił się minister. No to mówię o kwestii zmiany osoby, która konkretnie zajmuje się sprawą między innymi współpracy z nami, jeżeli chodzi o Jugendamty. I rzeczywiście w tej chwili przygotowuję list do nowej pani minister, żeby określiła się, czy podtrzymuje stanowisko swojego poprzednika. Dużo ale niemieckiego prawa pan nie zmieni, więc co można? Prawo nie zmienia, ale można zmienić, proszę pamiętać, że prowadzimy w tej chwili rozmowy w Brukseli i do czerwca, mam nadzieję, zakończą się dyskusje z inicjatywy Polski, zresztą mojej między innymi inicjatywy, żeby wprowadzić rozwiązania do prawa unijnego, żeby zachować to tożsamość dziecka w momencie, kiedy dziecko ma być umieszczane w rodzinie zastępczej. Problemem jest to, że jeżeli na przykład jest obywatel polski, jest dziecko polskie, mówiące po polsku, nawet ma rodziców Polaków, a mieszkają w innym kraju, umieszczane to dziecko no, w sytuacjach jakichś trudnych jest w rodzinie czasami, w której nie mówi się po polsku. No, to jest złamanie praw dziecka tak naprawdę. I dyskusja jest prowadzona w Brukseli. W tej chwili bardzo trudne są negocjacje, nie ukrywam. Nie chodzi tutaj o Komisję Europejską, bo kierunkowo Komisja to popiera. Nawet Parlament to popiera, bo głosowanie nad tym. To parlament tkwi gdzie? Musi być jednomyślność wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, żeby wprowadzić taką regulację. Do czerwca, czyli do końca prezydencji bułgarskiej, mam nadzieję, że taka regulacja się pojawi. Jeżeli się pojawi, to będzie rewolucja w tym obszarze. Na koniec, panie ministrze, ile prawdy jest w pogłoskach, że jesienią zamierza pan kandydować w wyborach prezydenckich w Katowicach? Świat dziennikarski, pański świat musi żyć czymś, tak? No co, wybory, no, więc... już, proszę sobie tak nie pochlebiać, to już aż tak pańskim kandydowaniem w Katowicach nie żyjemy. Ale jednak no. Pyta pan. Pytam, bo trochę mnie to ciekawi. Różnych osób. A czytałem w kilku miejscach już tego typu powtarzane plotki, no dlatego u pana, u źródła sprawdzam. Panie redaktorze, proszę pamiętać, że jestem wiceministrem sprawiedliwości, mam się czym zajmować i chcę służyć dalej naszemu społeczeństwu. Proszę mi wierzyć, jest co robić. Nie dla pieniędzy. Nie dla pieniędzy. Czyli właściwie nadal jest 50% szans, że będzie pan kandydował, tak albo nie. Nie to sądzę. Już widziałem przed zadaniem pytania, co jest bardziej prawdopodobne. Panie redaktorze, mówię jeszcze raz, ja mam co robić w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czyli nie, wykluczone to tylko plotka. Mam co robić w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czyli nie będzie pan kandydował jesienią. Pan mnie będzie dociskał. Nie? Pan mnie będzie dociskał. Ważne jest coś innego. Ważne jest, żeby dobra zmiana dotarła do wszystkich samorządów w Polsce. W Katowicach jest dobra zmiana, czy nie ma dobrej zmiany? A mówi pan o działaniach? Prezydenta. No, myślę, że Katowice dobrze się rozwijają. Michał Wójcik, wiceminister... Chciał pan powiedzieć inne imię. Wiceminister Sprawiedliwości był dziękuję naszym bardzo. Gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję miłego państwu. Dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Piekary.